Dzień dobry, Śląsk-Wrocław na moment nagrywania przeze mnie tego materiału jest jedyną drużyną w Ekstraklasie, która jeszcze nie wygrała żadnego meczu w tym sezonie ligowym. Natomiast warto zaznaczyć, że drużyna z Wrocławia w poprzednim sezonie była wicemistrzem Polski, zajęła w Ekstraklasie drugie miejsce. W takim razie, co się zepsuło w drużynie z Wrocławia w tym nowym sezonie, a także co nie zagrało, i to lekko mówiąc, we Wrocławiu podczas letniego okienka transferowego. O tym opowiem w dzisiejszym materiale, także zapraszam do oglądania. Śląsk-Wrocław w tym momencie zajmuje przedostatnie, 17 miejsce w tabeli Ekstraklasy. I tutaj dochodzimy do pewnego kuriozum, mianowicie gdyby obecną tabelę odwrócić do góry nogami, to Śląsk-Wrocław zająłby takie miejsce, które zajął na koniec poprzedniego sezonu, czyli oczywiście miejsce drugie, dające srebrny medal, dające wicemistrzostwo Polski. I to jest też kuriozalne, że wicemistrz Polski kilka miesięcy dosłownie po tym, jak to wicemistrzostwo Polski przypieczętował, punktuje na tyle słabo, gra na tyle słabo, jego wyniki są na tyle słabe, że jedyną drużyną, która gorzej punktuje na początku nowego sezonu od wicemistrza Polski, przypomnę, jest Stal Mielec. Stal Mielec, w której doszło już do zmiany trenera. Stal Mielec, która rozegrała jeden mecz więcej od Śląska i dlatego tylko i wyłącznie gorzej punktuje, bo punktów w tabeli te dwie drużyny mają łącznie tyle samo, tylko że Śląsk rozegrał jeden mecz mniej. I tutaj też na początku tego materiału chciałem zaznaczyć, że nie jest to żadnym usprawiedliwieniem dla słabej postawy drużyny z Wrocławia w tym sezonie, że rozegrała ona dwa mecze mniej od niektórych innych ekip. To nie jest żadne usprawiedliwienie, bo w grze Śląska i nie tylko w grze Śląska, bo także poza boiskiem klub z Wrocławia ma po prostu masę problemów. Zacznę od tych problemów boiskowych i tutaj mam przygotowany jeden główny problem w tym momencie moim zdaniem w grze Śląska-Wrocław. Mianowicie chodzi o ofensywę, nie o defensywę, chociaż o defensywie jeszcze w tym materiale opowiem. Natomiast w ataku mam wrażenie, że głównym problemem Śląska, bo na pewno tych problemów jest sporo, jest po pierwsze uzależnienie się w tym sezonie, na początku tego sezonu, od jednego zawodnika, czyli od Nauela Lejwy, którego już w klubie nie ma, a po drugie oparcie tej ofensywy w zasadzie tylko na napastniku. O co mi tutaj chodzi, już Wam tłumaczę. Mianowicie mam takie wrażenie, oglądając mecze Śląska w Ekstraklasie, co może być tylko przywidzeniem, ktoś mi to może zarzucić, natomiast uważam, że obiektywnie faktycznie tak jest, że w drużynie Śląska-Wrocław za mało piłkarzy wychodzi do pressingu, nie tylko pressingu, ale generalnie do ataku. Główny pomysł na grę ofensywną Śląska w tym sezonie na razie to jest długa piłka na Sebastiana Musiolika i można krytykować Sebastiana Musiolika. Ja także uważam, że nie jest to napastnik na poziom wicemistrza Polski, na poziom drużyny, która jednak zagrała w europejskich pucharach chociażby. No zdecydowanie to nie jest poziom właśnie Sebastiana Musiolika. Natomiast może Sebastian Musiolik grałby nieco lepiej, może strzelałby więcej goli, może byłby mniej krytykowany, gdyby ta linia pomocy troszeczkę też wyszła wyżej. Bo ja to zauważam, że w wielu meczach, w wielu momentach, w wielu akcjach, przy wielu także sytuacjach, kiedy Śląsk może ruszyć z jakąś akcją, jest po prostu rozgrywana długa piłka, taka naprawdę bardzo długa piłka na Sebastiana Musiolika i on musi sobie poradzić nieraz z dwoma czy też trzema obrońcami, no i musi tę piłkę wygrać. No nie można tego od niego oczekiwać. W momencie, kiedy troszeczkę większa liczba piłkarzy wyszłaby nieco wyżej, to być może śląska ofensywa działałaby nieco lepiej. Na razie jednak w tym sezonie działa bardzo, bardzo słabo. Z drugiej strony, gdy przygotowywałem sobie tę tezę, to od razu przygotowałem sobie taką kontrtezę do tego, mianowicie no z drugiej strony Śląsk-Wrocław jako wicemistrz Polski zastąpił napastnika, który strzelił kilkanaście goli w poprzednim sezonie, Sebastianem Musiolikiem, więc z drugiej strony czego się spodziewać. I taki Marcin Cebula to też nie jest zdecydowanie zawodnik na poziom walki w europejskich pucharach i walki o najwyższe cele w Ekstraklasie, przynajmniej oczywiście moim zdaniem. Także dajcie znać, co Wy o tym myślicie, bo ja zauważam ten problem, ale
Może być tak, jak powiedziałem przed chwilą, że to jest bardziej kwestia tego, kto gra faktycznie w ataku Śląska, a nie sposobu gry ofensywnej wrocławian, więc dajcie znać na ten temat w komentarzu swoją opinię. Natomiast ja to zauważyłem, może być to tylko błędne wrażenie, ale możecie mi też dać znać, że się ze mną zgadzacie. Natomiast na temat defensywy, dopiero wtedy, kiedy zobaczyłem, ile drużyn ma mniej goli straconych od Śląska w tym sezonie, to sobie uświadomiłem to, jaki w zasadzie Śląsk piłkarsko pod względem gry zrobił regres, no ogromny regres, to jest naprawdę niezwykły wręcz upadek, jeżeli 10 drużyn w tym sezonie Ekstraklasy straciło mniej goli od Śląska Wrocław, no to to jest coś niezbyt dobrze świadczącego o defensywie zespołu trenera Jacka Magiery, ponieważ Śląsk od tych wszystkich 10 ekip rozegrał mniej spotkań, czyli mógł stracić mniej bramek przez to, że rozegrał tych spotkań mniej. No a jak sobie jeszcze popatrzę na to, ile stracił bramek Lech, czy ile stracił bramek Raków, no to to jeszcze bardziej przyprawia o no, coś po prostu niesamowitego, o takie uświadomienie sobie, jaki regres zaliczyła drużyna z Wrocławia. 3 gole stracone przez Lecha, 3 gole stracone przez Raków, czyli drużyny, które w poprzednim sezonie były niezwykle mocno krytykowane i które też były po prostu za Śląskiem Wrocław w tabeli, i to nawet o kilka miejsc, bo Raków nawet wypadł z czołowej szóstki. Także no jest to niesamowite, jakie te drużyny zrobiły progres, no może nie do końca w przypadku Rakowa, a jaki regres zaliczył na przestrzeni tych kilku miesięcy Śląsk Wrocław. Chciałbym także nieco rozszerzyć kontekst problemów ekipy z Wrocławia, mianowicie mam wrażenie, że większość ludzi skupia się tylko i wyłącznie na tym początku sezonu, tym początku nowego sezonu, a prawda jest taka, że problemy w drużynie trenera Magiery zaczęły się już znacznie, znacznie wcześniej, bo moim zdaniem od początku rundy wiosennej, a może nawet od końcówki jeszcze rundy jesiennej poprzedniego sezonu. No Śląsk przez moment był chyba najgorzej punktującą nawet drużyną w rundzie wiosennej w poprzednim sezonie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że gdzieś w okolicach kwietnia czy marca to był po prostu fakt. No i też jeżeli przypominam sobie takie mecze jak ze Stalą Mielec, czy też tę porażkę z Jagiellonią Białystok, to po prostu uważam, że te problemy zaczęły się tworzyć dużo, dużo wcześniej i nie były one stricte związane z odejściem Erika Exposito, bo z takim odejściem można by było sobie poradzić, na przykład ściągając dobrego napastnika. No tutaj wiadomo, proste rozwiązanie, ale Erik Exposito także w rundzie wiosennej miał mecze, w których zawodził, miał mecze, w których mógłby zrobić więcej, ponieważ w rundzie wiosennej zdobył zaledwie 5 goli, patrząc na rundę jesienną to zaledwie, bo w rundzie jesiennej strzelił 14 bramek, więc znacznie więcej goli zdobył w rundzie jesiennej niż w tej rundzie wiosennej. To uważam, że na wiosnę właśnie zaczęły się tworzyć powoli problemy Śląska, bo warto też pamiętać, ile punktów Śląsk miał jeszcze przed 2024 rokiem w Ekstraklasie. Tam już okolice 40 punktów były, także z ligi wiadomo było, że Śląsk nie spadnie, a w drugiej połowie sezonu punktował znacznie, znacznie gorzej. Natomiast przenosząc się stricte do tego początku nowego sezonu, z perspektywy czasu Śląsk Wrocław bardzo słabo zaczął nowy sezon i troszeczkę pokazał, o co będzie walczyć i z jakimi drużynami, jak będzie grać, jak będzie wyglądał na tle niektórych drużyn z dołu tabeli. Pokazał to już w pierwszej kolejce, mianowicie w meczu z Lechią Gdańsk, bo jak przypominam sobie tamto spotkanie, fakty są takie, że Lechia oczywiście objęła szybko prowadzenie, nomen omen, piękną bramką Neugebauera, a później nie grała już zbyt dobrze, nie tworzyła zbyt wielu sytuacji, to oczywiście są fakty, natomiast Śląsk Wrocław potrafił zdobyć zaledwie jedną bramkę i to po zamieszaniu z rzutu wolnego, także no wtedy już było, to był pierwszy taki alarm, można by powiedzieć, chociaż mam wrażenie, że bardziej sygnał, bo alarm dopiero był później. Chciałbym tutaj też podkreślić, europejskie puchary w przypadku Śląska to nie jest dla mnie żadne rozczarowanie, bo po prostu niewiele się po tej drużynie w tych pucharach spodziewałem i patrząc oczywiście, wszyscy się skupiają na dramatycznie sędziowanym meczu z Sankt Gallen, to ja bym się skupił na tym, że Śląsk mógł odpaść jeszcze rundę wcześniej, bo naprawdę niewiele brakowało w tych meczach, w tym dwumeczu w zasadzie z Rygą, żeby Śląsk no, nie przeszedł po prostu do tej rundy, gdzie zmierzył się z Sankt Gallen. Oczywiście nie zmienia to
dramatycznych decyzji arbitra w tym drugim spotkaniu we Wrocławiu przeciwko Sankt Gallen, ale też nie zmienia to faktu, że się po prostu nie rozczarowałem, tak jak w przypadku Wisły Kraków, bo niewiele się po tych drużynach spodziewałem i niewiele od tych drużyn w europejskich pucharach oczekiwałem. Początek sezonu w wykonaniu drużyny z Wrocławia w Ekstraklasie jest po prostu dramatyczny. No mówmy tutaj o faktach. 4 remisy, 2 porażki, żadnego zwycięstwa. To pokazuje, wiecie co? Wiecie co to pokazuje? W żadnym z meczów, moim zdaniem przynajmniej, Śląsk nie miał w tym sezonie przewagi. Nie był drużyną, nie był stroną dominującą, nie był drużyną, która zbudowałaby sobie więcej składnych akcji i stworzyła więcej sytuacji. I to jest fakt. Tutaj ta liczba zwycięstw dużo mówi, naprawdę bardzo dużo mówi, ponieważ faktycznie nie przypominam sobie meczu w tym sezonie, w którym Śląsk byłby lepszy od swojego rywala, lepszy boiskowo, lepszy pod względem kreowania sytuacji, pod względem defensywy, czyli też niedopuszczania rywala do wielu okazji. Śląsk w tym meczu, w tym sezonie od każdego był albo gorszy, albo grał z nim jak równy z równym. I oczywiście, no były takie mecze, które można by powiedzieć, że grali jak równy z równym z drużynami z czołówki, no bo chociażby z Legią remis. No to ktoś może pomyśleć, że Legia tam nie przeważała, ale Śląsk miał bardzo mało akcji w tamtym spotkaniu. Były dwie takie stuprocentowe sytuacje, kiedy to Śląsk mógł objąć wówczas prowadzenie, ale tego ostatecznie nie zrobił. Tych sytuacji nie udało się wykorzystać, natomiast no nie jest to najlepszy początek, lekko mówiąc, a teraz też w niedzielę czeka Wrocławian mecz z Lechem Poznań, czyli z drużyną niezwykle, niezwykle rozpędzoną. A przechodząc do ruchów transferowych ekipy z Wrocławia, to jest po prostu coś no niewiarygodnego. Ja nie wiem, czy Śląsk się nie uczy na błędach, mianowicie, dobrze, przejdźmy do transferu przychodzącego. Kto przyszedł na atak jako rezerwowy napastnik do drużyny z Wrocławia? No patrząc na to, że Sebastian Musiolik był zastępstwem dla Erika Exposito, nie mówmy o tym, czy zastąpił Erika Exposito faktycznie na boisku, czy nie, to kto może być jego rezerwowym? Jakub Świerczok. Tak, dobrze słyszycie, Jakub Świerczok. On przychodzi do Śląska Wrocław, on trenował już ze Śląskiem kilka tygodni. Trener Magiera uznał, że jest on wystarczająco dobry, żeby do Śląska, do pierwszej drużyny dołączyć, żeby podpisać kontrakt. No i faktycznie Jakub Świerczok będzie grał w drużynie z Wrocławia. A gdzie grał Jakub Świerczok w ostatnich miesiącach? No w trzeciej lidze japońskiej, wcześniej w drugiej lidze japońskiej, więc, że tak powiem, świata nie podbijał w ostatnich latach. Jakub Świerczok miał epizod bardzo nieudany w Zagłębiu Lubin, wcześniej dwuletnią przerwę od gry w piłkę, także nie wiem, co by się musiało stać, żeby tutaj Jakub Świerczok pozamiatał tę ligę albo chociaż zdobył, dajmy cel, 5 goli w tym sezonie Ekstraklasy. Nie wierzę w to, nie przekonacie mnie do tego w komentarzach, a jak tak się stanie, to osobiście przeproszę tutaj na filmie Jakuba Świerczoka, że się myliłem, że nie doceniłem jego wartości, ale po prostu w to nie wierzę. A na temat transferów odchodzących to już w ogóle jest inny temat, inna bajka. Mianowicie Nahuel Leiva, piłkarz, który po odejściu Erika Exposito miał największy wpływ na to, jak gra, w szczególności w ofensywie. Oczywiście drużyna trenera Jacka Magiery i nie uwierzycie. Nahuel Leiva odszedł, więc kto został w tym momencie do kreacji z takich piłkarzy, którzy już coś w Śląsku dobrego pokazali, którzy już zapisali się może nie na kartach historii, ale na kartach ostatnich miesięcy? Petr Schwarz to chyba jedyny piłkarz taki w tym momencie, 32-letni Czech, który na razie sobie dobrze radzi w tym sezonie i radził sobie dobrze także w poprzednim sezonie. No i poza tym to w sumie nikt, więc Nahuel Leiva odszedł, a tutaj mamy też dosyć kuriozalną sytuację, mianowicie dwa dni przed oficjalnym ogłoszeniem transferu prezes Śląska Wrocław, pan Patryk Załęczny, zapewniał kibiców w odpowiedziach na Twitterze, że Nahuel Leiva się nigdzie nie wybiera, że on zostanie. No i nie został, bo jednak Maccabi Haifa zapłaciło nieco więcej, mianowicie 2,5 miliona euro. No i Śląsk tę ofertę oczywiście przyjął, bo Śląsk ma też pewne zaległości finansowe i musi sobie radzić w jakiś sposób z nimi. No i sprzedaje piłkarzy, rozsprzedał w tym momencie taki kapitał, że tak powiem, że no będzie bardzo trudno Śląskowi autentycznie powalczyć nawet o to utrzymanie. Ta kadra wygląda w tym momencie bardzo słabo. Jeżeli wziąć by pod uwagę piękne przysłowie, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz,
to Śląsk-Wrocław jest bardzo, bardzo słaby w tym momencie, więc zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast czy będzie utrzymanie dla Śląska? To jest najciekawsze pytanie, z którym Was zostawiam. Dajcie znać w komentarzu. Ja oczywiście z Wami podyskutuję, powymieniam się opiniami, ale jeszcze zanim się z Wami pożegnam, to przypominam o zostawieniu subskrypcji na tym kanale, a także o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem, jeżeli on Ci się oczywiście spodobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!